Internauci walczą o zegary na sygnalizacji świetlnej, odblaski i światełka, czyli ostatnia masa krytyczna w tym roku, vademecum locatora, czyli przydatne informacje dla mieszkańców MPGN-u. Po blisko 2 latach wraca sprawa wprowadzenia na sygnalizacji świetlnej zegarów, które odmierzałyby czas trwania świateł. W ostatnich dniach na grudziąckich forach społecznościowych zawrzała dyskusja w tym temacie. Zorganizowano nawet spotkanie z radnym Markiem Czepkiem, który jako ostatni przed 2 laty zabierał głos w tej sprawie. W Grudziądzu już wiele skrzyżowań jest zrobionych jako ronda, gdzie mamy bezkolizyjny ruch. Natomiast jest kilka skrzyżowań, nazwałbym je strategicznych, typ na przykład Chełmińska, Gdyńska, Włodka i Warszawska. Oraz teraz ostatnio skrzyżowanie Sikorskiego Piłsudskiego. Interpelacja radnego sprzed 2 lat została odrzucona z powodu zbyt wysokiego kosztu montażu. Dziś sytuacja uległa zupełnej odmianie i kwota zainstalowania jednego takiego zegara drastycznie zmalała. Koszt zainstalowania może być, że w tamtym czasie był jakby droższy. Natomiast na dzień dzisiejszy taki jeden wyświetlacz kosztuje 2200 zł. Czyli to nie jest jakaś inwestycja miażdżąca finansowo, która by spowodowała ruinę budżetu Grudziądza. Radny ponownie nie zamierza składać broni i w najbliższym czasie zamierza podjąć stosowne kroki, mające na celu odpowiednie działanie w sprawie zainstalowania tego typu zegarów na sygnalizacjach świetlnych. Wysłucham jeszcze może argumenty tych wszystkich, którzy na forum piszą, wesprą mnie jakimiś większymi argumentami, które ja posiadam. Wysłucham panów, bo trzeba słuchać mieszkańców Grudziądza. Jeżeli uważają, że to w Grudziądzu by pomogło, ja również po 2 latach wystąpię z nową interpelacją, jakby poszerzoną o tą wiedzę, którą mam na dzień dzisiejszy. Spotkanie z radnym, pomimo sporego zainteresowania wśród internautów, przyciągnęło zaledwie 2 mieszkańców naszego miasta. Oznacza to, że internetowa anonimowość nie zawsze służy dla dobra wspólnego. Czasem kreuje zwykłą propagandę. Do sprawy powrócimy po pierwszych działaniach radnego Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnia rowerowa masa krytyczna już za nami. Tym razem tematem przewodnim było oświetlenie, które, jak powtarzają organizatorzy tego typu spotkań, dla rowerzysty na drodze jest niezwykle ważne. Chodzi głównie o to, żeby naciskać na władzę, pokazywać mieszkańcom, że mamy swoje prawa, a dziś jeszcze dodatkowo chcemy pokazać, że warto być oświetlonym, bo to przede wszystkim bezpieczeństwo rowerzystów. Masa krytyczna ponownie spotkała się ze sporym zainteresowaniem sympatyków jednośladów, którzy na każdym kroku zachęcają do częstszego korzystania z rowerów. Sport to zdrowie. Przede wszystkim i naprawdę po takiej dłuższej trasie człowiek wraca, wie po czym zmęczony, tak jest bardzo fajnie następnego dnia od razu z lepszym humorem wstać, iść do pracy. Dopiero od niedawna zacząłem się interesować jazdą na rowerze, że dlatego po prostu dla frajdy, jaką to mi sprawia, dla też dobrego zdrowia, dla utrzymania kondycji. Głównym celem masy krytycznej jest protest przeciwko źle poprowadzonym ścieżkom dla rowerów. Nie chodzi o to, żeby nam zaraz pobudowali nowe ścieżki wszędzie, no ale jak budują, no to po co te przejazdy są tak skonstruowane, żebyśmy tam podskakiwali, a można sobie język przytrzasnąć. Piątkowa masa była ostatnią w tym roku. Organizatorzy jednak broni nie składają i już planują kolejne akcje. Ruszamy w marcu. Taką sobie przyjęliśmy tradycję, że już od marca do października każdy ostatni piątek miesiąca. Będziemy na pewno jeździć rowerami, bo rowerzysta to przede wszystkim człowiek, który jeździ cały rok. Plusem organizowania tego typu spotkań było większe wyeksponowanie rowerowych problemów, których w naszym mieście nie brakuje. Póki co pozytywnego dźwięku ze strony władz miasta nie było. Mówi się o nas, mówi się, nasze problemy istnieją. Mówi się tak, że jeżeli o problemie się nie mówi, to go po prostu nie ma. Problemy nasze są podkreślane, aczkolwiek nasze władze uparły się niestety niszczyć ruch rowerowy w mieście i to jest taki przykry akcent. Najbliższe działania rowerzystów w naszym mieście zaplanowane są już na najbliższą środę 30 października. O godzinie 18:30 w sali inkubatora przedsiębiorczości na ulicy Śniadeckich 6 odbędzie się spotkanie założycielskie nowego rowerowego stowarzyszenia. Celem projektu będzie skuteczna walka o prawa i potrzeby wszystkich rowerzystów. Vademecum locatora, czyli przydatne informacje dla i o mieszkańcach lokali należących do MPGN-u, to nowy program w ramówce ITVM. Nie zabraknie informacji o planowanych inwestycjach, nowych ustawach czy przetargach. Na stronie internetowej w zakładce Vademecum locatora dostępny jest materiał dotyczący aportu i kontrowersji związanych z włączeniem 7 budynków w zasoby MPGN-u. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.